W ostatnich tygodniach bardzo też ciężko pracowałaś na planie reality show. Dzisiaj rano obudziły mnie nagłówki, że Doda w tym reality show będzie szukała męża. Prawda czy nieprawda? Wiesz no, będę szukać miłości, więc każda miłość moja, zawsze moim celem było po prostu mieć szczęśliwe małżeństwo. Mnie nigdy nie interesowały przelotne romanse czy związki na 2-3 lata. Zawsze chciałam mieć być szczęśliwą żoną i dać szczęście mojemu mężowi. Dlatego moje pierwsze małżeństwo było stosunkowo szybko, bo miałam 20 lat. Hmm. Ale tak, to jest moje marzenie, żeby, żeby w, końcu się, w końcu znaleźć mężczyznę, który da mi to poczucie bezpieczeństwa i ukojenie i już nie będę miała takiego poczucia tymczasowości. Mm -hmm. Że nie będę gdzieś tam jedną drogą, zawsze, nogą zawsze się asekurować w obawie przed zranieniem, czyli to poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne. Pod tytuł tego reality to jest 12 kroków do miłości, jeżeli się nie mylę. Czy 12 kroków to oznacza 12 mężczyzn, którzy będą się starali? Tak, to jest 12 kandydatów, którzy zostali wybrani, bo ja ich nie No Właśnie to było moje podpytanie. Podp podp jak, jaki casting, jak to w ogóle, jak ich wybrać? Wiesz, co ja wymyśliłam, to reality show już dwa lata temu. Mhm. I wymyśliłam to, że ja chcę chodzić na randki. Bo ja jestem tak w tym nieudolna, pokraczna, śmieszna i żenująca czasami, że to musi być nagrane, bo to po prostu będzie hit. Aha. Zwłaszcza z moim takim introwertycznym nastawieniem no, w pierwszych, pierwszych kilku spotkaniach no ja ra raczej nie zyskuję. Okay. <grych> Powiedzmy sobie szczerze, dopiero zyskuję, jak się otwieram, jak już jest już kogoś z nami, lubię, ale na początku to jest po prostu dramat i uznałam, że że to by było bardzo, bardzo komiczne, ale też niesamowita wartość to, nie, niesie to reality show dla lasek takich jak ja, które mają sukces, mają sławę, mają swoje finanse, ale już są tak, mm, wiesz, no, nakręcone w tej swojej karierze, że gubi im się ta miłość, że nie potrafią znaleźć tego prawdziwego uczucia, albo wysyłają tak mm, sprzeczne sygnały, przez to, że wszystko jest na ich barkach i same już noszą te spodnie, że. Mm, ta najważniejsza, istotna rzecz w życiu, żeby, żeby skryć się w ramionach silniejszego mężczyzny, gdzieś im ucieka, bo tego mężczyzny nie jest łatwo im znaleźć. I dlatego to reality show było dla mnie tak bardzo ważne, żeby je zrobić. Ja chodziłam, chodziłam i wychodziłam je dwa lata i bardzo się cieszę, że robię je z Polsatem. Mhm. Mm. Bo na początku miałam ten, to reality show miał nazywać się Królowa Szuka Króla, potem e, e, zgadałam się z firmą, która wykupiła licencjat e, właśnie programu 12 kroków do miłości, przekształciliśmy go, dodaliśmy różne inne pomysły, żeby było dużo z mojego życia, z moich e, wątków pracy, e, wzlotów, upadków, mojego domu, rodziny, bo ludzie muszą sobie zdawać sprawę, jakie to jest zaplecze, jaki to jest ciężki zapie... I w ogóle jak, jak praca w showbiznesie czasami potrafi być wykańczająca i wpływać na prywatne wybory. Same randki moim zdaniem nie byłyby tak interesujące dla widza, jak i jakby wiesz, całe zaplecze. Jasne. Ktoś powiedziałby, no dobra, reality show, show, czyli to jest jakaś zabawa, fan i tak dalej. Ty jak, no to nie jest wrażenie, raczej to wiem. Podchodzisz do takich rzeczy bardzo na poważnie. No i też te twoje wybory w programie pewnie będą miały, albo już mają, bo zakończyliście zdjęcia do programu, przełożenie na twoje życie. Czy nie boisz się, że teraz będziemy szukać, no ja to może akurat nie, ale moi koledzy z innych portali, no tego twojego kandydata, tego, czy jesteś zakochana? Uh... To start, bo wiesz. To jest ten moment, kiedy do tej emisji jeszcze trochę zostało. Wiesz no, ja myślę, że Polsat dołożył wszelkich starań, żeby to jakby, nie wiem, nie wiem jak to wyjaśnić. No myślę, że najważniejsze jest, żeby poczekać do końca, żeby mieć tą zabawę, żeby oglądać, żeby, żeby ekscytować się z odcinka na odcinek i żeby nie psuć sobie właśnie tej zabawy, nie? A ty dołożysz wszelkich starań, będziesz jakby ukrywać te takie jakieś rzeczy, które normalnie może byś pokazała. Myślę, że będzie mi teraz bardzo łatwo z tym e, ukrywaniem, ponieważ do końca wakacji e, zamykam się w studiu nagraniowym i naprawdę szczerze e, nie wychodzę z niego. Więc e, muszę oddać gotowy projekt płyty e, w połowie sierpnia. Więc fizycznie ja nawet nie mam czasu na to, żeby, żeby nie móc, żeby, żeby nie chcieć czegoś ukrywać. O.